Chyba pierwszy raz robimy razem pierniki, wiesz? Ja pierniczę. No, ja też pierniczę. Ho, ho, ho! Dzisiaj trochę świątecznie. Witamy na kanale Just Freestyle. Jestem ja. I ja. Dzisiaj nie na sportowo, ale na świątecznie. Odpowiemy dzisiaj na kilka waszych pytań, ale najpierw zrobimy pierniczki. Słodką przekąskę. Gdzie piłka? Ma. Ale jest gwiazdka jak na finalce. O, i jest Michał też. Jest kubek, lubasz Freestyle Night. Zaczyna się grudzień, a Julita już obchodzi święta. Już kolendy wszędzie są lampki, choineczki. Więc no, dostosowuje się, nie? No, fajnie. Pierniczki takie, że o ja pierniczę. LOL! Świąteczna sceneria. I świąteczne Q&A. Tak. Dobra, tutaj najczęściej powtarzające się pytanie. Ile jesteście razem? Za długo. Ile dałbym, by zapomnieć cię? Nie no, 4 lata. Ja się gubię. Bo szczęśliwi czasu nie liczą. Tylko liczą, ile podbili trików w kombie. Co myślicie o... Czekaj, bo nie wiem, czy mi dobrze w tych okularach. Bardzo. A może zgasimy o tą lampkę, co? Czekaj, teraz będzie. A. Nie jest to tak lepiej? Lampkę inaczej. Git? Nie, jednak ściągam okulary. Co myślicie o sprawie politycznej w Nowej Gwinei? What the hell? Serio, takie pytanie jest. Tak. Na pewno jest lepsza niż w Polsce. O. Ulubiony trik twojej dziewczyny. Nie wiem, lubię patwa, lubię skórę mów. Nice. Ale tylko do komba. Ja wiem, czy ja też mam powiedzieć, co jest mój ulubiony. O, ty ale... powiedz, no jaki jest twój ulubiony trik? Ten... Czekaj, zjem piernika. Tatwa umiałem jeszcze zanim zacząłem grać freestyle i nie ma treningu, w którym nie zrobię tatwa. Lubię go grać, przyjemnie się go gram, mam bardzo dobrą powtarzalność w nim i mam rekord Polski. Mhm. A wspominałem, że mam rekord Polski? Nie. A ile tych tatków zrobiłeś? 14. Jak twoja dziewczyna zareagowała na to, że podbiłeś patwa? O Boże, w końcu. Przestanie marudzić. No nie no, aż no, tak bo, cię nie marudziłem. Nie no, bo cały czas przychodził z treningów i mówił: ten podbił tego patwa, tamten podbił tego patwa, a ja nie podbiłem. I już mnie denerwowało to i... No i dobrze, że nareszcie to zrobiłeś. I podbiłem. I podbił. Czy pamiętasz, co robiłeś na śniadanie, jak byłem u ciebie pierwszy raz? Haha. Ksawery. Ale gdzie pamiętam. Byłeś? Przyjechał do mnie do Legnicy Ksawery i zrobiłem mu placka BRZEZIKA. Boże, ten placek to jest codziennie na śniadanie, ja już nie mogę, naprawdę. Jak ktoś przyjeżdża, to może dla niego to jest dobre, ale jajka? Tak dzień w dzień. Jajka, płatki owsiane i tyle. No, ale jakie to jest, jaką to daje energię do treningów. Dobre? Nie. No ale no pech taki był, że spaliłem ten placek, kiedy przyjechał Ksawery i ja zawsze chwaliłem ten placek i jemu spaliłem. No. Tak jak ostatnio mówi, że mi zrobi pancake'i amerykańskie. I wiecie, jak pancake'i się robi takie małe, no, nie? No wiem, to jest taki trik, nie? To się robi. Dobra. Pancake'i się robi takie małe na patelni, a on zrobił taki jeden duży i potem go nie umiał przekręcić. Bo mu się po prostu nie chciało stać i robić mały. Stwierdził, że wyleje całą masę za jednym razem i zrobi, a tak... No i średnie były. Mi smakowały. Tobie wszystko smakuje. Czy zaśpiewacie coś w duecie? Kilka wersów. A co, umiesz śpiewać? Ja się dostosuję. To jest ten freestyle football, jest naszą pasją. To jest ten freestyle football, jest inspiracją. To jest ten freestyle football. I będę grał w to. Będę. Kolejna butelka patwem miażdżę na wejściu. O, już mogę to śpiewać. Brzezik, co wolisz? Cross Chmatw czy cross Achmatw? Wolę cross Achmatw, bo jeśli miałbym zrobić cross Chmatw, to musiałbym Achmatwa zrobić na lewą nogę, a Achmatwa na lewą nogę jeszcze tak dobrze nie umiem, więc wolę cross Achmatw. A ty? Ja na lewą nogę radzę sobie, więc to drugie. A Julita woli auty czy inny? Inny. Nie, no żartuję. Auty. No bo ty grasz auty, nie? No właśnie. To nie mogę lubić innych rzeczy. Innych rzeczy nie mogę. Jest bardzo ważne pytanie od Kolby. Czy Julita interesuje się motoryzacją? Interesujesz się motoryzacją? Nie. A tak. A on tak. Jaka piłka najbardziej się podoba twojej dziewczynie? Teamgeist jest bardzo ładne. Pokażę. Teamgeist. I podoba mi się jeszcze tamta, co to jest? To jest Berlin. A to jeszcze Berlinka mi się podoba, ale wbrew Michała zdaniu nie podoba mi się Moskwa. No ładna. Nie wiem. Najładniejsza piłka ze wszystkich. Ale zacz, porównaj sobie Berlinkę a Moskwę i tutaj ta czerwień jest taka wyrazista, taka świąteczna, a tutaj jest taka mdła strasznie. No przecież to jest piłka cudo. Jest złoty, czerwony. Moja ulubiona to Teamgeist 2006 czerwony. A moja to Moskwa 2008. I Berlinka. Dziękuję. Dalej. A tak swoją drogą to mój czerwony Teamgeist się zepsuł. Jeśli ktoś wie, jak naprawić uciekające powietrze z między ład, to niech napisze w komentarzu, bo mi się zepsuło i nie mogę tym grać. Nie ma powietrza w środku. Bidulek. Ostatnio widziałem taki poradnik, że można dać klej do środka. Komputer mój. A. Ponoć ten klej wypełni te dziurki, które są między łatami, ale trochę się boję zrobić taką rzecz. Lotar... Jeszcze z Teamgeistem. No właśnie. Lotar powiedział, że coś takiego próbował i nie za bardzo mu to wyszło, więc trochę się boję. A jeszcze mi się chyba krasawa podoba, wiesz? A tak, czyli biało-czerwone piłki ci się podobają? Tak. Ale się zna na piłkach, co? Nie podpowiadałem. Sprzedasz tę finalkę 08 za 5 dych? Mam ci 5 dych. Nie sprzedam. Właśnie. Moja dziewczyna mnie obroni. To nasza wspólna decyzja. Jakie plany na przyszłość? Muszę studia skończyć. Jesteśmy obecnie na studiach w Łodzi. Ja w szkole filmowej. Na uniwersytecie. Max 4 lata jeszcze pobędziemy w Łodzi. A co dalej? Nie wiem. Co nam los przyniesie? A może nie będziemy razem? Może powiesz, że jestem niefajna i elo. Nieprawda, nie powiem. No jak mógłbym powiedzieć, że jesteś niefajna? No dali. Wymarzony trik. To chyba do mnie. Nie, do mnie. Jaki jest to wymarzony trik? Chciałabym podbić szatwa. Dobra. A ty? Skórę mów Michi. No to jest skóra mów z przełożeniem, czyli półkołowy. To jest taka trudna rzecz. Kiedy pierścionek? Lipa! Sam narzekałeś. No kiedy? Sam Lipa się pyta. Dobra, kiedy? Spytaj się Lipy, o. No widzicie, jak ja muszę się tu męczyć. A co, ja mam się tu męczyć? Kiedy? Przykro mi jest. Czemu? Nie możesz się tego spodziewać przede wszystkim. Aha. Ja też. Najlepsza chwila w tym roku. No to pewnie chyba wtedy, kiedy się w końcu zobaczyliśmy po tej długiej kwarantannie. Tak, na pewno, to było pierwsze, co pomyślałeś. Pewnie pierwsze, co pomyślałeś, to, że podobiłeś patwa jakiegoś albo... Ale nie, no to chyba chodzi o nas, nie? Bo jak jedna... No dobra. Ale no, jak związane z freestylem, no to pierwszy patw chyba. A związane ze mną, to ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, serio, nie wiem. Ulubiana potrawa świąteczna. pierogi z kapustą i z grzybami, ale tylko te, które zrobi moja mama, bo inne są niedobre, naprawdę. Moja mama robi najlepsze pierogi na całym świecie. I kocham też uszka. I moja mama robi taki barszcz czerwony, że po prostu klękajcie narody. A jeszcze ryba po grecku, to jest sztos. Dziękuję. Ja będę z mięsem. Galaretka z mięsem. A, ale to się w Wigilię nie je. Nie? No ale świąteczna, tak? A. Już 4. dzień treningów, pozdrów! Pozdrawiam cię, Eryk. Pozdrawiamy Eryka. Z tego co pamiętam, młody freestyler, 4 dni trenuje. Trenuj dalej, pamiętaj, po prostu trenuj. Słodzie. Dobra, coś wesołego. Rocking around a Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe on where you can sleep at the couple try to stop. Będą zaraz fajne, które ci się spodobają. Będziesz mogła na mnie ponarzekać. Co ty myślisz, że to jest moje ulubione zajęcie, narzekanie na ciebie? Mhm. Nie. Czy Brzezik cię wkurzał, jak grał przez długi czas w FIFA? O! Jak ja się cieszę, że on sprzedał tego Xbox, naprawdę. Bo ogólnie mamy w ciągu dnia mało czasu dla siebie, bo Michał ma bardzo dużo lekcji, a jeszcze trzeba pójść na trening, ja muszę troszkę się pośpiewać, a my zamiast spędzić ze mną czas, to on se włącza Xboxa i w ogóle się nie zapyta, czy ja chcę z nim spędzić czas, czy coś porobimy razem, tylko patrzy w pewnym momencie, on se gra na tym Xboxie. Już nie. No i właśnie sprzedał, jestem bardzo zadowolona, dziękuję. Pewnego roku wzięła mnie faza na FIFA. Sprzedałem piłkę Adipure, żeby kupić Xboxa. Wzięła mnie faza na FIFA i to była taka strata czasu. Jak macie FIFA, to weźcie ją, usuńcie. Bo zamiast tego mogłem albo spędzać czas z Julitką. Właśnie. Albo trenować, albo uczyć się. Czas z Julitką. Tak. Albo więcej się uczyć, albo coś montować, robić coś pożytecznego. A teraz to jest... jak to lipa zobaczy, to się zdenerwuje. No z lipą grałem, wygrywał ze mną. No ale nie, no straszne zabieracz czasu. Jak ktoś... Dobrze, że to zrozumiałeś. Jak jesteście ambitni i chcecie osiągać wielkie rzeczy, to takie pożeracze czasu nie są przydatne. Jakie znasz nazwy turniej? Lubasz Freestyle Night, Błaszki, Super Bowl, Żerków. Znaczy Żerków, wiem, Żerkowie, ale... Festiwal Żerków. Festiwal Żerków. No. W Czechach to co to jest? Super Bowl? To jest Super Bowl w Czechach? To powiedziałeś. No tak. I Red Bull? Jak dalej? No. Red Bull Freestyle Night. Nie. Red Bull. Jak masz zeza, to co mówisz, że masz co? What? Streeta. Street? I? Style? Yeah! Red Bull Street Style, ale to jest trudne do wypowiedzenia. Red Bull Street Style. No. A powiedz, Red Bull Street Style. Dobrze. A? Ja, Julcia jest logopedką. Nie jestem jeszcze. No ale będzie i wszystkie moje wady wymowy to no, karci. Tak. No dalej. Ja nie mam żadnej wady wymowy. Nie mam żadnej wymowy, okej? Okay? Nie mam wymowy żadnej. Nie wyglądaj. Kto jest bardziej upartą osobą? Nie wiem, ale na przykład jak się kłócimy, to zazwyczaj ja się obrażam. A ty? No, możesz ze mną porozmawiać? I co, będziesz się teraz obrażała? Nie będziesz się do mnie odzywać, tak? No, zamiast porozmawiać normalnie, nie? To zazwyczaj Michał, nie? Znaczy ty ze mną łazisz i żeby gadać, a ja tutaj się na przykład do łazienki chowam. Się zamykam w łazience. No bo ja wolę porozmawiać. Mieszkamy w kawalerce i nie ma pokoju, żebym się schowała, to się do łazienki chowam. Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę? No to chyba w sumie ten... Odpowiedzieliśmy na to pytanie, że chyba raczej... Nie wiem. Raczej nie wiem. No nie wiem, różnie bywa, ale raczej ty. No bo ja tak się obrażam. Jak do nieodzywania, to ja jestem chyba pierwsza, nie? Nie wiem, nie analizuję. Jeśli mam przeprosić, to zawsze od razu szybko przepraszam. Tak. Czy miewacie często kłótnie? No, no jest zazwyczaj o sprzątanie. Ale na przykład on przychodzi z treningu I po prostu ona teraz na przykład też się wszystko wala po podłodze. Nie, no to plecak nie... tylko tu jest. Tak, 3 plecaki tu są. Leżał na podłodze, ale... i jeszcze pił, obiecywał mi, jak mówiło... Tak, mówiłam, ja nie mieszkam w tą przepraszam, jeszcze raz. Mówił mi... jeszcze raz. Mówiłam mu, że ja nie chcę z nim mieszkać w kawalerce, bo wiem, jak to będzie wyglądać, że po prostu te piłki będą porozwalane wszędzie. On mówi, nie, zobaczysz, nie będzie tak. Będzie lepiej, będę na półeczce. Teraz... No są na półeczce. Dobra, teraz tak, tu, ale tu jest jak jedna. Wracasz z treningu, to potrafi być 3 piłki na podłodze. No ale jak wracam z treningu, to nie myślę o tym, żeby sprzątać. No to powinieneś myśleć. Czy wy, jak wracacie z treningu z tyranii, podbiliście kombo życia, wracacie i pora posprzątać. Ale zauważ, że ostatnio się starałem. Tak, starasz się coraz bardziej. Jest ta wizja. No dobra, pytania się skończyły, a pierniczki nie. To co, idziemy jeść? Mogłem za pytania, bo chętnie na nie odpowiadać. No tak, no, po prostu cenicie, no. Miałeś nie jeść. Jeśli macie jakieś następne pytania do następnego Q&A, to piszcie tutaj na dole meczówek pod choinką. Dużo skilla, patwa, innych prezentów. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Tak. Ale żebyście nie trenowali, jak się bardzo najecie, bo można zwymiotować wtedy. I nie grajcie FIFA. Tak. Lepiej sobie obejrzcie Kevina teraz. Ale nie oglądaliśmy Kevina jeszcze. Ale to na święta się ogląda. No ale przecież... To teraz też oglądasz? Tak, w tym momencie teraz włączę. Raz.